W ubiegłym roku w Polsce najpopularniejsze imiona to Zuzanna i Antoni. Sprawdźmy, jakimi imionami najczęściej i najrzadziej obdarzali swoich milusińskich rodzice z Suwałk. Imiona dla dzieci to temat interesujący głównie dla tych, którzy poszukują imienia dla swojego nienarodzonego dziecka albo sprawdzają, ile dzieci będzie nazywało się tak samo. Przeglądając dane ogólnopolskie opublikowane przez Ministerstwo Cyfryzacji, okazuje się, że w ciągu ostatnich kilku lat popularnością cieszą się wciąż te same imiona. Zmieniają się tylko miejsca w rankingu. Podobnie jest w naszym mieście. Jak obserwuje się tą statystykę nadawania imion dla dzieci rodzących się w Suwałkach, już od kilku lat utrzymuje się podobna tendencja i te imiona, które są najbardziej lub najmniej popularne, są takie same. Ciekawostką jest, że w roku 2017 na pierwszych 10 miejscach, jeżeli chodzi o te najbardziej popularne imiona, jest aż 8 kobiecych imion i tylko 2 męskie. Rodzice stawiają na imiona klasyczne. W zestawieniu 10 najpopularniejszych imion męskich w Polsce króluje Antoni. To imię otrzymało ponad 9 tysięcy chłopców. Na drugim miejscu znalazło się około 200 mniej Kubusiów, a zaraz za nimi Szymonowie. Pozostałe miejsca zajęli Janowie, Filipowie, Franciszkowie, Mikołajowie, Aleksandrowie, Kacprowie i Wojciechowie. W województwie podlaskim sprawa imion przedstawia się bardzo podobnie. Tyle, że Antoni z pierwszego miejsca trafia na trzecie, a zamiast Kuby jest Jakub. W naszym mieście pierwsze męskie imię, czyli Jakub. Drugie męskie imię, najbardziej popularne, to Antoni, a trzecie to Piotr. Jakubów w ubiegłym roku mieliśmy aż 45. Antoni to imię 40 małych Suwalczan, a Piotr 36. Suwalscy rodzice lubią też imiona Filip, Kacper, Jan, Mikołaj. Czołówka imion żeńskich w Polsce to Zuzanna, królująca w rankingu już nie pierwszy rok. Drugie i trzecie miejsca w krajowym rankingu imion dziewczęcych zajmuje Julia, a kolejne Lena. W wojewódzkim rankingu Leny wyparte zostały przez Hanny. A w Suwałkach? Pierwsza trójka to są imiona kobiece. Jest to Zuzanna, Julia i Maja. Najbardziej popularne imię damskie w Suwałkach w roku 2017 jest to Zuzanna. I w całym mieście aż 53 osoby, 53 dziewczynki otrzymały takie imię. Julia to imię 49 suwalczanek, a Maja widnieje w aktach Urzędu Stanu Cywilnego w przypadku 45 dziewcząt. Imię Maja w rankingu krajowym zajmuje trzecie miejsce. Dalej są Zofie, Amelie, Alicje, Aleksandry i Natalie, analogicznie jak w naszym mieście. Obecnie rodzice małych obywateli naszego miasta bardzo rzadko wskazują imiona cieszące się popularnością 20 lat temu. Te imiona, które są mniej popularne, czyli traktujemy tutaj to jako jedno imię nadane jednemu dziecku, to są to z jednej strony imiona nietypowe, niewystępujące w języku polskim, jak chociażby Wiktoria pisane przez literę V, jakby chociażby imię Nina, jak chociażby imię Aleksandra pisane przez X. Są to też imiona, można powiedzieć, piękne polskie imiona, ale takie imiona, które już wyszły niestety z obiegu i tutaj mamy takie imiona jak Grzegorz czy Kazimierz. Z kolei do najoryginalniejszych pomysłów Suwałczan należy zaliczyć Zina, Marika, Angelika, Inesa, Emilio, Ina, Gaja, Marita, Bożydar, Oleg, pisany przez literę G, Aaron, Jeremi czy Ceklina.